Panie profesorze, jak przedstawia się sytuacja hydrologiczna Polski na tle innych krajów Europy, a może nawet świata? No, są różne wskaźniki. Wskaźniki są takie, najczęściej, który się wymienia, stosuje, to mówi, że my mamy 1600 metrów sześciennych na osobę na rok. W Europie średnio jest 4000, to znaczy, że mamy mniej. Ale z drugiej strony, jeżeli weźmiemy pod uwagę inne wskaźniki, które mówią o tym, ile zużywamy wody w stosunku do tej, którą otrzymujemy w postaci opadów, to jesteśmy w środku Europy. A jeżeli chodzi o świat, świat jest podzielony. Część północna ma nadmiar wody, ma dosyć dużo wody. My jesteśmy z nie największym nadmiarem, mamy deficyty, mamy suszę, mamy powodzie czasem. I dlatego też musimy stosować różne narzędzia gospodarki wodnej, żeby trochę regulować właśnie w tych okresach ekstremalnych. Na świecie są kraje, które mają bardzo mało wody, pustynne, półpustynne i tak dalej.